Fundacja Rodziny Duda po raz pierwszy zorganizowała turniej polonistyczny o pióro Grzegorzówki. Projekt jest częściowo współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, kierowany do uczniów szkół średnich z całego powiatu rawickiego. Jesteśmy miło zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem udziałem w turnieju. Wiemy, że jedna ze szkół musiała dokonać wewnętrznych eliminacji, ponieważ zgłosiło prawie 100 osób. To też pokazuje, że młodzieży nie jest obojętna kwestia poprawnej polszczyzny, że jest to dla nich bardzo istotne, jak pisać bezbłędnie. Do przeprowadzenia turnieju zaprosiliśmy osoby z Instytutu Filologii Polskiej działające przy Uniwersytecie Wrocławskim. Poza turniejem polonistycznym odbędą się dzisiaj również warsztaty, które będą poruszać dwa obszary, język grzecznościowy oraz język sieci, czyli coś, co jest bardzo na czasie i myślę, że zbudzi duże zainteresowanie wśród naszych uczestników. Jeżeli chodzi o nagrody, to jest tablet, smartfon oraz słownik ortograficzny PWN.